spośród 18 dużych ośrodków onkologicznych. Tylko Centrum Onkologii w Bydgoszczy do niedawna przyjmowało darowizny na zakup i podanie tych leków. W poniedziałek otrzymaliśmy oficjalną korespondencję z centrum, że zaprzestają przyjmowania tych darowizn. Powód? Dlatego, że w lipcu wprowadzono taką nową ścieżkę, ratunkowy dostęp do technologii lekowych. To jest, pacjenci mogą zaaplikować do ministra zdrowia o sfinansowanie wysokokosztowych pojedynczych terapii i Centrum Onkologii w Bydgoszczy utrzymuje, że najpierw musi pacjent zawnioskować, a później dopiero otrzymać darowiznę, jeżeli ministerstwo zgody nie wyda. Tylko że kłopot polega na tym, o czym mówi na przykład nasza podopieczna pani Agnieszka, która walczy z rakiem piersi, że nie da się lekarza namówić na to, żeby taki wniosek złożył, dlatego że oni już wypełniają dużo dokumentów i wypełnienie kolejnych dwóch stron jest po prostu ponad ich siły. To jest raz. A po drugie, spośród 300 kilkudziesięciu wniosków, przepraszam, to błąd. Spośród 259 wniosków, które trafiły do ministerstwa na dzień 18 stycznia, tylko 49 zostało pozytywnie rozpatrzonych. Czyli to wygląda tak, że nie leczymy pacjentów lekami refundowanymi. Jeżeli lek jest nierefundowany, a lekarz chciałby go podać, to też nie może, bo musi przejść kilkutygodniową procedurę, która kosztuje go dużo pracy, a on zawalony pracą nie chce tego robić. A gdzieś na końcu pacjenci tracą zdrowie i życie, bo przypominam, że w onkologii jest tak, że jeżeli pacjent nie przyjmie tego leku teraz, to za kilka tygodni może nie móc przyjąć tego leku. Więc sytuacja jest absolutnie dramatyczna. Dzisiaj złożyliśmy petycję do ministra Szumowskiego o to, aby znowelizować przepisy, dlatego że ośrodki nie chcą przyjmować darowizn z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że boją się, że jeżeli dostaną coś w darowiznie, to muszą zapłacić podatek. To nieprawda i mamy na to oficjalne dokumenty z Ministerstwa Finansów. A po drugie, że przepisy prawa już w dziedzinie ochrony zdrowia im to uniemożliwiają. To jest kwestia nie prawa, a interpretacji. Jeżeli są pewne niejasności, przepisy trzeba znowelizować. Każdy jeden ośrodek onkologiczny, jeżeli tylko lekarz uważa, że należy pacjentowi podać lek nierefundowany, powinien to zrobić. I to jest nie tylko zła informacja dla pacjentów. My przekazaliśmy 9 milionów złotych podopiecznym w ramach programu Skarbonka dzięki 100 tysiącom darczyńców. Jaki sens ma dobroczynność w Polsce, jeżeli później nie można ludzi leczyć?